Witam was bardzo gorąco, moi drodzy, chyba w najbardziej oczekiwanym i najcięższym epizodzie, na który wszyscy czekali. Dziękuję za wasze oceny pod tamtym filmem, lajki, komentarze, rady i tak dalej i wymyśliłem. Udało mi się zainstalować Tulpaka, dziękuję też wam, bo podesłaliście mi działającego Tulpaka. W razie, gdy coś się zniszczy w konferencji pokojowej, będziemy mogli to naprawić i grać dalej. Dziękuję naprawdę z całego serca. Niemcy, moi drodzy, przypominam wam, że są zboostowane. Mają od około 180 do 400 dywizji na froncie. A na NBA.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Rozpocznijmy budowę fortyfikacji w Częstochowie i w Krakowie. Może nam się uda to zrobić. Niestety, moi drodzy, sprawa wygląda następująco, że musimy zacząć płacić za armię. Jakkolwiek głupio by to nie wyglądało, musimy zacząć płacić za armię i to też zrobimy. Zmienimy też template naszych dywizji. Doszedłem do wniosku, że lepiej jest mieć więcej wojska i większą możliwość manewru, niż później płakać, że nie mamy tych dywizji, więc rekrutujemy tylko tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że nam się manpower odnowi. Mamy 31 dywizji, 21 tutaj jest brygad, 12, przepraszam, z brygad kopu. Wam jeszcze chciałbym przypomnieć, że jeżeli podoba wam się ta seria, to żebyście zostawili, moi drodzy, lajka, a my czekamy na nieuniknione. Oczywiście wielu z was wyczulało mnie na fakt, że Związek Radziecki w każdym momencie może zainterweniować. Myślałem o tym i te 12 brygad kopu, mianujemy Śmigłego Rydza tutaj naszym marszałkiem, niech będzie. I Śmigły Rydz będzie miał bronić linię Borysław, Lwów, Zamość, jedna brygada będzie w Brześciu nad Bugiem stała, no i Białystok i Grodno. Tutaj będą stały brygady kopu. Nasza linia defensywna będzie, no moi drodzy, że tak powiem brzydko, troszeczkę musi zostać rozciągnięta. Postaramy się na razie stanąć mniej więcej tak, żeby troszeczkę wroga wpuścić, może się coś uda. Tutaj dywizje się, moi drodzy, rekrutują, płacimy już za armię, manpower mamy, uciąłem, moi drodzy, troszeczkę broni z fabryk, uciąłem troszeczkę fabryk z broni, dodałem je, moi drodzy, do AA, artylerii i tak dalej. Jeszcze antytanków, staramy się tutaj zrobić najszybciej o Pakt Ribbentrop-Mołotow, a my zaczynamy dopiero szkolić wojsko. Staramy się wyszkolić jak najwięcej dywizji, moi drodzy, i czekamy na nieuniknione, czekamy na Gdańsk czy wojnę. Nie podmieniamy jeszcze tutaj, moi drodzy, smalarmsów. Ja aktualnie tą fabrykę z pociągów jeszcze wyrzucę i dodam ją tutaj tym razem do pistoletów. Tą wyrzucę i dodam ją do ciężarówek. No i staramy się nadrobić tego wszystkiego jak najwięcej. Staramy się, moi drodzy, 35 dywizji dodatkowych zasili nasz front. Jest problem, bo będziemy atakowani z każdej strony. Mi się wydaje, że wy do tego źle podchodzicie, bo wy widzicie to, że Polska jest otoczona. Ja widzę perfekcyjne pole do ataku w każdym kierunku, więc nie będzie tak źle, jak wam się wydaje oczywiście. No i to czekamy na drugą Włeśkę. Nie robimy już żadnego celu obecnie. Najważniejsze to teraz wystawić tylko i wyłącznie wojsko, które będzie w stanie zasilić tutaj nasze szeregi. Dwie, moi drodzy, niepełne armie dołączyły tutaj do naszej obrony. Wybierzemy sobie może generałów z dużym defensem. Te dywizje oczywiście, panowie, musicie wszyscy na front się rozejść jak najszybciej. Fantastycznie. No i miejmy nadzieję, że tyle dywizji nam wystarczy, żeby po prostu stanąć. Mogę też przycielać perki i z tego skorzystam, moi drodzy. Wybiorę sobie ambushera, żeby zyskać większy entrenchment. Wybiorę sobie tutaj, moi drodzy, kamuflaż ekspert. Tutaj u tego pana wybiorę, moi drodzy, Scavengera, a u tego pana mógłbym wziąć jakiegoś perka już. To mi się bardzo podoba i wezmę u niego concealment. Mogę wybrać, zobaczcie, teraz wreszcie jakiegoś gościa tutaj, jako dowódcę naszej armii, więc jest fantastycznie. Armie się szkolą, jak się szkolą, one się szkolą dosłownie, nie zdążymy. 100% nie zdążymy, ale szkulmy tyle, ile możemy i czekajmy na ten feralny dzień, moi drodzy. Wszystko zostało fantastycznie rozstawione obecnie. No powiem wam tak, jesteśmy gotowi na nadejście przeciwnika i mam nadzieję, że uda nam się go zatrzymać. Bardzo duży plus jest taki, że udało mi się wyszkolić dywizję do basic training, czyli one teraz nie będą miały zbytnio minusów w walce i to jest bardzo fajne. Niemców coraz więcej na granicy i robi się coraz większy problem. Brygady kopu są, moi drodzy, zrobione. Finansowo idziemy oczywiście w dół, co było do przewidzenia. Teraz staramy się wybudować tutaj fortyfikacje, bo ja sądzę, że będziemy się cofać i to będziemy się cofać nawet bardzo głęboko, takie mam wrażenie. Napiszcie teraz w komentarzu, bez przewijania filmu, jeżeli oglądacie, zróbcie pauzę i czy sądzicie, że uda mi się zatrzymać niemiecki Wehrmacht? Właśnie. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Danzig or war. Zaczynamy. A więc wojna. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Moi drodzy, przestajemy robić bunkry, przestajemy robić wszystko. Gdańsk, moi drodzy, zostanie Gdańskiem. Na szczęście organizacja dosyć szybko została załapana, więc fantastycznie. Niemcy uderzyli z całą mocą. Poland is on the brink, moi drodzy. Zaczyna się. Poland is not lost yet. Teraz możemy. Poland is on the brink. Teraz możemy przynajmniej wybrać cele narodowe. Build up the resistance albo the emergency, moi drodzy. To cele będą trwały 1-2 dni. Aktualnie tutaj stoimy i będziemy starali się wybronić tylko jak najdłużej to jest możliwe. Wątpię, że długo nam się uda tutaj wybronić. A
chociaż z tego co widzę, nasza dywizja nawet jakoś jakkolwiek działa, więc jest okej. The emergency zostało zrobione, odblokowały nam się teraz rzeczy, oczywiście warbouncy od razu wrzucam, to nawet nie ma co gadać. Pieniądze nam lecą na łeb na szyję i powiem wam tak, moi drodzy, taksy na maksa i moi drodzy, opłacamy armię na maksa. Zobaczcie, teraz będziemy mieli fajne bonusy i teraz robimy build up the resistance, a emergency, moi drodzy, to jest mobilize the Polish National Defense Volunteers, czyli wolontariusze mobilizujemy w 7 dni, dostaniemy 250 jednostek motorized. W Lwowie oczywiście bunkry na razie niepotrzebne to jest. Tutaj bunkry w Warszawie, fantastycznie. Tutaj, moi drodzy, nie potrzebujemy bunkrów i tutaj Western Barricades oczywiście ruszamy. To jest aktualnie zrobione i wartime economy, boom, lecimy. Defensywa trwa. Moi drodzy, najważniejsze to zatrzymać naszego wroga. Nie broniłem się na całej linii frontu, na całej długości linii frontu, ponieważ nie miało to żadnego sensu. Niemcy będą walić w nas, dosłownie będą nas pompować, jak będą chcieli, z każdej strony. Liczymy na to, że te volunteersy i to wszystko uda nam się jakoś szybko mniej więcej ogarnąć. Przynajmniej ja tak liczę. Build up the resistance, fantastycznie. I moi drodzy, robimy teraz steam manufacturing, czyli smalarmsy tańsze. Boom. I teraz sabotaż de polesie marches. Na razie tego nie sabotuję. Tutaj mogę zniszczyć. Boom. Pomoże. Dwa, poziom drugi infrastruktury. Grodno zostawiamy, Kraków zostawiamy i Warszawę na razie zostawiamy. Na razie nic, żadnych nie robimy, moi drodzy. Żadnych rzeczy, że tak powiem. Alianci już są z nami razem w konflikcie, więc fantastycznie. Gdańsk został przepchany. Tutaj, moi drodzy, będziemy się wycofywać powoli. Bardzo powoli. Czekamy na tych wolontariuszy. Oni powinni się pojawić za 3 dni dosłownie. Tutaj Niemcy piorą nas, jak widzicie, naprawdę frontalne ataki idą cały czas. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj ustać chociaż. Tutaj nawet nie robimy kontrofensyw. Boże kochany, moi drodzy, niemieckie czołgi ślętnie wjeżdżają w nasze dywizje. Cofamy się do środka. No trudno, żebyśmy się cofali na zewnątrz, nie? To też tak z jednej strony to powiedziałem naprawdę. Jak weźmy sobie od Indian Empire, jeszcze możemy z nimi handlować. Weźmy sobie Wolframik, żeby się wszystko nadrabiało. Fantastycznie. Braków nie mamy dużych, to jest akurat spoko. Tutaj trzeba opuścić tę areę, tę strefę. Będziemy to opuszczać powoli. I moi drodzy, polscy Poland Volunteers, czyli Warszawa Brygada Obrony Narodowej, Wołyńska Brygada Obrony Narodowej, stworzyliśmy jakiekolwiek tutaj brygady narodowe, dywizje brygad narodowych, więc damy im pana tutaj, dajmy im Emila, niech będzie. I Emil, twoim zadaniem będzie wziąć te brygady narodowe po prostu, przyłączyć do głównej armii i już, moi drodzy, ustawiamy sobie planisko, takie dzikie. Gdańsk tutaj spróbujemy wejść. Nasza jedna łódź podwodna, aktualnie uda się w tamtą stronę, a my będziemy marzyli po prostu o tym, żeby naszego przeciwnika zatrzymać. Mine detectors, świetnie, moi drodzy, musimy wrzucić dalej rzeczy, bo zobaczcie, porty i tak dalej, bonusy, nie możemy kontratakować, musimy się powoli wycofywać i statycznie, proszę nie robić kontry, proszę bronić Płocka. Dobra, panowie, stójcie, zero ofensyw, bronimy się jeszcze, bo wiadomo, że Sowieci prawdopodobnie wypowiedzą nam wojnę i wejdą na ramach paktu Ribbentrop-Mołotow, proszę się przeorganizować, panowie, tutaj oddajemy przedmieścia, oczywiście, i tu lepiej by było zostać w tej prowincji aktualnie. Powiem wam coś szczerze, panowie, to nie jest oczywiście reklama, mogę trochę bardziej lamić w tym odcinku, już tłumaczę dlaczego. Przyszedł mi nowy sprzęt od firmy, z którą współpracuję, to nie jest reklama, żeby nie było, po prostu wysłali mi paczkę i mam nową myszkę, nową klawę i powiem wam szczerze, no to zawsze mija chyba, jak sami wiecie, jak ujecie, że to zawsze musi minąć z 1-2 dni, nie? Żeby się przyzwyczaić, jest na razie ciężko. Nie dość, że Niemcy mają 400 dywizji, to jeszcze na moim froncie, to jeszcze stary, naprawdę, jeszcze to, widzicie, z każdej strony starają mi się utrudnić moją kampanię obronną, z tego co widzę, ale ty, na razie tutaj jest w porządku, lecz ja dochodzę do takiego wniosku, że prędzej czy później, zobaczmy na straty, straciliśmy 43 tysiące do 135, ja jestem zdania, że prędzej czy później będziemy musieli oddać teren, bo Niemcy, no właśnie moi drodzy, mają po 7, po 8 dywizji na kratkę, w Kaliszu stoi 7 dywizji, ja bym chyba bardziej przygotował taką obronę w środku, wewnętrzną, tylko i wyłącznie dlatego, żeby Niemców coraz było więcej na danej prowincji, żeby oni logistycznie nie wyrabiali, a ja żebym mógł bronić danego okręgu przemysłowego, więc wydaje mi się, że to by było nawet w porządku z tego co widzę. Tutaj bym się po prostu jakoś tak zgrabnie cofnął, powiem wam całkowicie szczerze, na Białystok, albo tę Mławę bym oddał i oddałbym tutaj ten teren, tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym, moi drodzy, właśnie w ten sposób stanąć, fantastycznie, i tutaj nie ma co się bronić też na siłę, nie ma co poświęcać życia polskich żołnierzy, tylko w imię moich fanatycznych, wiecie, fanatycznych wybryków, że musimy bronić to, czy musimy bronić tamto. Pole bitwy, a co musimy robić, to są dwie całkowicie inne rzeczy. Jedyne, co musimy robić, to spowalniać Niemców. Nie da się wybronić miasta w 100%, jeżeli Luftwaffe praktycznie będzie mnie złomowało z sekundy na sekundę coraz bardziej. Tutaj weszli, moi drodzy Niemcy, robi się problematycznie. Mamy do kapitulacji 18%, no to nie jest ciekawie. I wiecie co, z racji tego, żeby front nie został przerwany, brygady KOP-u będą broniły właśnie północnych terenów. Specjalnie wysyłam je tutaj, żeby Niemcy, broń Boże, nie przerwali mi frontu, a żebyśmy mieli jakąś mocarną linię obrony. Dobrze, Katowice jeszcze stoją, z tego co widzę. Katowice jeszcze stoją, więc fantastycznie. Na tym mi najbardziej zależy. Tutaj brygady KOP-u właśnie, widzicie jak dobrze, że je wycofałem na północ? Niemcy chcą nam tutaj zrobić naprawdę nieciekawą
ciekawą rzecz, że tak powiem. Tu się proszę wycofać z Łomży. Tutaj właśnie fajnie by było, nie wiem czy wy to widzicie, ja spróbuję to teraz pokazać. Fajnie by było przejść do defensywy w ten sposób, żeby bronić południa, bronić tutaj tej linii i bronić się od tego pola, tutaj za rzekami, tutaj cyk, cyk i tutaj za rzekami. W ten sposób to by była idealna obrona dla mnie, lecz nie wiem, czy damy radę w ten sposób utrzymać front. Tak naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Staram się stopniowo spowalniać, jakby to powiedzieć, marsz Niemiec i powoli się wycofywać jakkolwiek, żeby oni tutaj dosłownie musiały tracić coraz więcej ludzi na zajmowanie tego terenu. Frontalnie odetnijmy wszystkie linie do Warszawy. Nie. Wistula Bridge wysadzić? Nie, bo na razie trzymamy ten teren. Tutaj na północy też się trzymamy i tutaj też się trzymamy. Eastern Cities Barricades? Tutaj tego nie robię. Issue Currency. Moi drodzy, my finansowo będziemy padać. Jeżeli obniżę social, to stracę monthly population, war supporty i tak dalej, ale zyskam troszeczkę więcej pieniędzy i będę mógł to zrobić dopiero po czasie. Mamy tu też coś takiego jak Desperate Defense. More than 50% surrender progress, czyli jak będziemy się poddawać więcej niż 50%. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli nigdy tego, że po prostu polska armia zatrzyma tutaj Niemców. Tu by się przydało pomóc, panowie. Czekajcie, bo przez Kraków spróbuję wysłać posiłki teraz, jak najszybciej, bo oni nie mogą przełamać tego frontu. To trzeba wycofać. Te trzy dywizje, one muszą odejść. Musicie to wycofać, panowie, definitywnie. Dobrze, przejdźcie już za tą rzekę. Jaki jest sens wspierania tego natarcia, jak my tam tylko tracimy ludzi? Chłopaki, naprawdę wycofujcie to. Błagam was, nie idźcie wesprzeć Łomży. Niech Łomża się już po prostu wycofa. Fantastycznie. Nie atakujcie. Białystok i obrzeża Białystoku muszą być zajęte, moi drodzy. Muszą być zajęte. Istnieje też opcja jeszcze, moi drodzy, zajęcia, przeniesienia stolicy, ale aktualnie w Warszawie nic nie grozi i pod Płockiem nasze oddziały fantastycznie zatrzymują mojego przeciwnika. Jesteśmy w stanie zatrzymać niemiecką na razie agresję. I jest, moi drodzy, Bajlando. Naprawiamy powoli rzeczy, fabryki mamy, manpower jest. Tutaj się oczywiście już zacznę akcje odwrotne. Wielki odwrót, moi drodzy, trzeba rozpocząć. Ojojoj, tutaj jest problem, ale tu są fortyfikacje drugiego poziomu, więc przeniesienie tutaj jednej dywizji piechoty, żeby tutaj już stała i się reorganizowane, nie byłoby głupie. Stop, chłopak, stop. Wycofujcie się. O mój Boże, Niemcy doszli na przedmieścia Warszawy, a ja nie mam tu blokady. Dlaczego moje dywizje atakują? Dlaczego wy tak robicie w ogóle? Panowie, wycofać się, zostawić ten odcinek dla kopu, a wy się wycofajcie wszyscy tutaj, bo zaraz mi Niemcy wejdą do Warszawy. Jak najszybszą defensywę tu trzeba zrobić. Panowie, cofajcie się stąd, cofajcie się. Cofać Płock, oddajemy Płock. Dobrze, fantastycznie, Warszawa została zabezpieczona. Chłopaki, musicie, nie? Śmigły, defensywna doktryna, fantastycznie. Jesteśmy, oj mój Boże, muszę 7 dywizji wycofać stąd. Widzieliście to? Prawie mnie ocięli. Stop, zablokuj te dywizje marszem. Tutaj, moi drodzy, atak, który nie ma kompletnie sensu. Tak, uratowaliśmy naszych chłopaków, panowie. Udało się ich wyciągnąć. Tak to 8 polskich dywizji padłoby w kotle. Tutaj spróbujmy brygadami kopu zrobić małą kontrofensywę na te tereny. Po prostu, chłopaki, spróbujcie to odbić. Tu jest bardzo ważne lotnisko. Oj, niestety, brygady kopu się zbytnio nie sprawdzają w ofensywie. Są to może dobre jednostki do defensywy. Surrender progress, moi drodzy, dalej nie jest wysoki. To jest 20%. Dużo im nie oddaliśmy. Tutaj mamy perfekcyjny teren do obrony, bo tu są góry na południu. Nie wiem, czy to zauważyliście, oni mają straszne kary, jeżeli chcą się wbijać w góry. To jest fantastyczne. Tutaj są już troszeczkę bunkry, trochę poniszczone, trochę nie, ale trzeba, chłopaki, się rozejść. Musicie się rozejść po prostu i coraz więcej wojska tu dosyłać. Panowie, wy się powinniście tutaj wycofać. Wy nie powinniście tu prowadzić ofensywy, powinniście go tylko wspierać. Fantastycznie. Były już pierwsze bitwy o Warszawę. Tutaj się wycofaj, chłopie, bo to nie ma co, stary. Cofnij się po prostu za rzekę, rozejdź się na inny kawałek frontu, kierunek frontu i będzie spoko. Bitwa o Warszawę, Niemcy nie mają na razie żadnych szans. Warszawa jest fantastycznie ufortyfikowana, moi drodzy, jest super. Mogę wreszcie wybrać doktrynę. Artyleria i jeszcze raz artyleria, moi drodzy. Bierzemy Superior Firepower Doctrine. Nie mogę tutaj nic zrobić. Wszystkich linii do Warszawy nie ma sensu odcinać. Tutaj jest aktualnie ok. Jedyne, z czym mam problem, to issue currency. Musimy troszeczkę pieniążków wydrukować, troszeczkę wbić inflacji, jakkolwiek to nie zabrzmi, ponieważ troszkę trzeba podrukować, bo inaczej będziemy, wiecie gdzie. Mogę obniżyć socjal, ale to mi obniży manpower bardzo mocno. Teraz tracę 17, na obniżonym socjalu tracę, moi drodzy, 13, ale mam takie minusy, więc wiecie co, wolę jednak tracić, ale mieć bonusy, tak naprawdę. The Great Siege się jeszcze nie zrobiło, tutaj musimy iść, moi drodzy, powoli. Dobra, panowie, nie atakujcie, zatrzymujcie ich na obrzeżach. Obrona już się robi w Częstochowie. Panowie, wycofujemy się za linię rzek po prostu. Trzeba się stąd wycofać, tutaj nie ma sensu tego bronić. Chłopaki, rozejdźcie się na każdy inny front, tylko puśćcie tutaj Niemców, niech sobie wejdą, niech zajmą ten las, nam łatwiej się będzie bronić za rzeką. Fantastycznie. Brygada kopu niestety tutaj nie dała rady zdobyć terenu. Tutaj się wycofaliśmy. Czy Niemcy zajmą te tereny? O mój Boże! Moi drodzy, Sowieci wykorzystali sytuację i Sowieci wykorzystali szansę, kiedy my jesteśmy praktycznie w odwrocie, kiedy mój przeciwnik atakuje nasze miasta i nasze wojska się cofają. Sowieci po prostu wbili się w nas i zagarnęli połowę Polski. Powiem wam tak, jeżeli ja teraz wypowiedziałbym wojnę Sowietom, no to to już by był koniec gry. Boże kochany, no to jest co ja teraz mam zrobić? Sowieci mi weszli do połowy kraju. Dobra, moi drodzy, doszedłem do wniosku, że nie ma co
popłakać, trzeba to wziąć na klatę. Nie w tak ciężkich sytuacjach byliśmy niejednokrotnie stawiani w historii i wychodziliśmy obronną ręką. Moi drodzy, doszedłem do wniosku, że stworzymy dwie armie. Jedna właśnie z KOP-u i z brygad ochotniczych, a druga z naszej głównej armii. I Korpus Ochrony Pogranicza ma tutaj prowadzić akcje obronne w tych rejonach, tak samo jak moja główna armia. Jest problem, mógłbym włączyć, moi drodzy, Desperate Defense już niedługo, bo Surrender Progress będzie za niedługo ogromny. Tutaj, moi drodzy, tylko i wyłącznie staramy się postawić na defensywę. Tutaj jest problem na południu. Wiecie dlaczego? Bo jest to bardzo ważny okręg zmilitaryzowany i bardzo ważny okręg przemysłowy dla naszego wojska i tak dalej. Tutaj dalej pracują fabryki, nikt się nie wycofał podczas wojny. Lecz jeżeli będzie naprawdę sytuacja problematyczna, to wymyśliłem coś takiego. Ostatnią linię odwrotu, czyli możliwość wycofania się na te tereny tutaj i tutaj, blokowania przejścia wojsk niemieckich na nasze tyły. Nie wiem, czy jest to dobra taktyka, bardziej sobie tak rozkminiam. Tutaj mamy jeszcze jedno pole, jak możecie zauważyć, którym się bronimy. Nasze dywizje uciekają dosłownie z sowieckich terenów. Mam nadzieję, że dojdą jak najszybciej do nas, bo są tutaj mega potrzebne. Pociągi z zaopatrzeniem cały czas jak zasuwają. Nasze dywizje się przeorganizują i robi się coraz większy problem. Wiecie dlaczego? Ponieważ wojsko niemieckie ma tutaj kompletną dominację w powietrzu nad centralnej Polsce i będą nas tutaj po prostu robić jak chcą. Wszystko jest bombardowane, wszystko jest zniszczone. Nasze dywizje jednak starają się uciec jak najszybciej i uciekły. I brygady KOP-u trafiają po prostu na front, między żołnierzami tutaj będą siedzieć. Zastanawiam się nad mini jakąś akcją zaczepną, czymkolwiek, czym moglibyśmy zmusić Niemcy do odwrotu. Te prowincje zająć byłoby fantastycznie, czyli tutaj przedmieścia dosłownie Kalisza, że tak powiem, i przedmieścia między Łodzią a Kaliszem, tak to nazwijmy. Tutaj ruszyć to by było fantastycznie, ale czym zaatakować, nie mam zielonego pojęcia, bo jeżeli nie mamy zajętego tego pola, to z tych dwóch pól trzech mogą atakować te prowincje, nie? I starać się zrobić przyczółki w ataku na Łódź. Więc wiecie co, ja teraz postaram się chociaż lekko ruszyć w stronę Niemiec, żeby tutaj naszych żołnierzy troszeczkę odciążyć. Moje wojska KOP-u przybyły, tutaj się chłopaki w Ostrowie Mazowieckim bronią. Cały czas używamy też, moi drodzy, fabryk, tylko i wyłącznie do defensywy, tylko i wyłącznie do działań defensywnych. Bunkry, no powiem wam szczerze, ciężko jest utrzymać tutaj jakąkolwiek linię. Tutaj przedmieścia zostały zaatakowane, tutaj jestem też cały czas atakowany. Teraz, moi drodzy, może lekkie wsparcie tych dywizji na froncie by coś zmieniło. Ty się przeorganizuj, kolego. Może lekkie wsparcie tych dywizji coś pomoże. Wy zróbcie atak zaczepny, zobaczymy, czy on cokolwiek da tutaj. Jakikolwiek atak zaczepny na wojska Manstein'a, moi drodzy, bo inaczej będzie naprawdę ciężko. I panowie, mamy pierwsze zwycięstwo w tej bitwie. Bitwa na przedmieściach Łodzi została zwyciężona. Mamy to. Bitwa na przedmieściach Łodzi została wygrana. Mamy drugi poziom fortyfikacji. Jest, moi drodzy, fantastycznie, ale niemiecka kontrofensywa nadeszła bardzo szybko. Nie wiem, czy ja będę w stanie dosłać tu posiłki i weszły polskie wojska. Mamy te przedmieścia, moi drodzy. To jest właśnie to. Utrzymujemy się cały czas. Do Łodzi zostanie odesłana, moi drodzy, jedna dywizja KOP-u. I to dosłownie teraz będzie stała permanentnie w Łodzi i się przeorganizowała i będzie budowała tutaj obronę dla naszych wojsk w tym miejscu. Postaramy się tutaj zatrzymać Niemców jak najbardziej. Niestety tutaj te tereny zostają zajęte. Katowice jeszcze stoją z Krakowem i tak postaramy się utrzymać ten front. Jest wręcz, powiem, fantastycznie. Muszę teraz tylko i wyłącznie przejść do działań defensywnych. Jedna ofensywa na te prowincje nam tutaj dużo dała. Moje armie powinny w Łodzi mieć czas, możliwość, widzicie, wycofać się, przeorganizować i ruszyć powrotem na front. To powinno być dobrym wyjściem, ale czy to wyjdzie, no to szczerze to powątpiewam. Streaming Manufacturing Line, dziękuję bardzo. Tańszy produkcja, The Great Siege. Musimy, jeżeli chodzi o fabryki, zastanowić się, co robimy. Ciężarówek nie potrzebujemy aż tylu. Potrzebujemy za to sprzętu wsparcia, potrzebujemy tego. Mamy, moi drodzy, 1000 smalarmsów. Tak to musimy na razie zostawić. 8000 stali spróbuję sprowadzić przez tutaj handel. Dutch East Indies pójdzie jeden ten, chociaż tego się nie opłaca w sumie. I powiem wam szczerze, że nawet artyleria i to wszystko nawet nam się udaje. Niestety tutaj jesteśmy dosłownie duszeni z trzech prowincji. I to jest dosyć duży problem, ale to jednak działa. Wciągnięcie Niemców tutaj zadziałało. Panowie, trzeba się troszeczkę ocknąć i trzeba się obudzić, bo znowu straciliśmy przedmieścia Łodzi. Znowu przedmieścia Łodzi zostały dosłownie stracone. Rzucam wszystko na przedmieścia Łodzi, co tylko mogę rzucić. Naprawdę, wszystko leci na przedmieścia Łodzi, co tylko może tu przyjść. Wszystko zostaje rzucone. I z tego, co widzę, dało to rezultat. Zatrzymaliśmy Niemców, ale jakim kosztem? Aktualnie, moi drodzy, 770 tysięcy to są straty Niemiec, 166 tysięcy to są straty Polski w tym konflikcie, więc powiem wam szczerze, nie wygląda to aż tak bardzo źle, jak mogłoby to wyglądać. Biorąc pod uwagę też to, że Niemcy mają od 200 do 400 dywizji, a my mamy 100, więc no nie liczę tutaj jeszcze Włochów, które nie są w konflikcie i nie liczę tutaj, moi drodzy, innych krajów, nie? Które będą im pomagać. A aktualnie linia Maginota się trzyma, Niemcy i Francuzi mają to ogromne siły. Problem zacznie się robić tylko i wyłącznie wtedy, w momencie, w którym Niemcy dojdą do wniosku, że zamrożą front z Polską i powiedzą, dobra, okej, Polacy pokazali, że są twardym przeciwnikiem, Polacy pokazali, że do Warszawy za darmo nie wejdziemy, zamroźmy front, okopmy się i ruszmy z ofensywą na Francję i nie daj Boże, jak Francja upadnie, to wtedy
wtedy cały ten Wehrmacht, który stoi na linii Maginota, moi drodzy, i cały ten Wehrmacht, który będzie miał wysokie morale po zdobyciu Paryża, przyjedzie znowu do nas i będzie starał się zająć Warszawę, więc to może być problem. Ja tutaj widzę takie sytuacje na tym polu manewrowym, więc trzeba na to uważać, chłopaki, i trzeba mieć to na uwadze. Z tego, co widzę, to jest na razie okej. Naprawiamy infrastrukturę, kasa leci w dół, nie muszę żadnych barykad wznosić nigdzie, no tym bardziej teraz we Lwowie, jak Lwów nam zajęli Sowieci. Okej, tutaj z tego, co widzę, udało nam się utworzyć twardą linię obrony, która nie może zostać zdobyta przez Niemców, lecz ja nie ufam Sowietom do końca. Ja naprawdę nie ufam Sowietom do końca. I tutaj, moi drodzy, wziąłbym te brygady, Korpus Obrony Pogranicza, przepraszam, 12 rozpiętości, a te brygady ochotnicze mają 6 rozpiętości. Więc wiecie co, wezmę te brygady ochotnicze po prostu i ustawimy im tutaj akcje tylko i wyłącznie defensywne. Akcje tylko i wyłącznie defensywne i niech te brygady, moi drodzy, śmigają i się zbiorą po prostu pod Lublinem, bo ja do końca nie ufam Sowietom, powiem wam szczerze, a bezpieczny, jakby to powiedzieć, przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówi się, więc ja bym właśnie tutaj na tym polegał, żeby te brygady były jakąkolwiek siłą, która jakkolwiek będzie starała się zatrzymać Armię Czerwoną, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będzie takie w ogóle, wiecie, dojdzie do takiego scenariusza. Z tego, co widzę, jest okej. Tutaj moglibyśmy na jedną prowincję ruszyć, pod Łodzią. To by mnie wystawiło na atak, ale odciążyłoby troszeczkę tutaj 4 dywizje Wojska Polskiego, chłopaków pod Lublinem, którzy cały czas stoją i się bronią. Więc wiecie co, z racji tego, że mam wolną siłę i moglibyśmy ruszyć na ofensywę, spróbujmy tego. Niemcy są tutaj nieprzeorganizowani, Niemcy mają tutaj cholerne problemy z zaopatrzeniem Polska, ale tutaj, zobaczcie, jednak rzucić się z widłami na czołgi to nie jest dobry pomysł. League of Nations expel USSR, czyli Związek Radziecki został wyrzucony z League of Nations, zaatakował obecnie Finlandię, okej. Okay. Mamy okno badań i mogę zainwestować w jedno badanie. Tutaj badamy, moi drodzy, lepsze umocnienia. Tutaj robimy serial production, co będzie oczywiście bardzo dla nas ważne. Ja bym chyba antytanki ulepszył, moi drodzy, albo zainwestowałbym tutaj w lepsze artylerię, chociaż nie mogę. Może byśmy zainwestowali w lepszy sprzęt piechoty, też nie mogę. Jedyne, co mi pozostało, to tak naprawdę wybranie fokusu przemysłowego i teraz też to zrobimy. W Kielcach dostaniemy 2 stali. Aktualnie nic nie ulepszamy, nic nie robimy, wszystko jest fantastycznie. Niemcy wypowiedziały wojnę obecnie Norwegii, moi drodzy. I robi się problem. Czyli prawdopodobnie Dania będzie za chwilę. Tak, czyli to nam da chwilę, moi drodzy, oddechu. O Jezus Maria, tutaj... Panowie, proszę tutaj dosyłać posiłki, bo oni nie dadzą rady się utrzymać kompletnie. Dobrze, czyli teraz widzę i teraz uważam, że Niemcy spowolnią troszeczkę akcje ofensywne na naszym froncie, bo mają zadanie w Norwegii. I z tego, co widzę, okej. O Jezus Maria. Nie, no Niemcy to ich przejadą, chłopie, no. Duńczycy mają 2 dywizje, stary. Weźcie, wycofajcie te floty chociaż do Anglii, cokolwiek. Nasza flota już padła po drodze, została przez Niemcy rozwalona. Duńczycy to dosłownie będzie chwila. Chwilowy blitzkrieg. Na szczęście na naszym froncie się uspokoiło. To oznacza, że mogę troszeczkę mój kraj ponaprawiać. O mój Boże, troszkę się uspokoiło i teraz patrzę na mapę, stary, i zobacz, co się dzieje, nie? Jadą ze mną, jak dosłownie, jadą ze mną, jak polski rząd z przedsiębiorcą. No, oczywiście żartuję, przepraszam za komentarz, ale siedziało mi to w głowie od rana i muszę. Ej, ale z drugiej strony, ja już to chyba mówiłem, wszyscy teraz mówią, że jesteśmy otoczeni. Tu Sowieci, tutaj Wehrmacht, tutaj to, tutaj tamto, tutaj z południa Słowacja. Moi drodzy, wy nie podejmujecie, jakby to powiedzieć, Polak nie pyta ilu, tylko gdzie po prostu. I jakby wam to wytłumaczyć, jesteśmy w perfekcyjnym ułożeniu dla nas, jako państwa i dla naszych wojsk, jesteśmy w perfekcyjnej pozycji, żeby zadać cios naszemu przeciwnikowi na każdym froncie. Gdzie tylko mi się tego zechce, nie? Więc jesteś fantastycznie, że nas odcięli od naszych sojuszników, bo przynajmniej my zdobędziemy Berlin i nasi sojusznicy nie będą tutaj spijali śmietanki zwycięstwa, tak? No, zdobędziemy Berlin, prawdopodobnie Niemcy jeszcze przed tym zdobędą Warszawę, ale nie, no moi drodzy, defensywa jest fantastyczna. Defensywa jest, moi drodzy, fantastyczna. Bronimy się super i przydałoby się pomyśleć w przyszłości o jakichś akcjach ofensywnych. Aktualnie, jeżeli chodzi o equipment, naprawdę nie ma tragedii. Dobrze się trzymamy, możemy dowerbować nawet kolejne dywizje Wojska Polskiego i to też spróbuję zrobić, moi drodzy. W Warszawie na szybko będą formowane kolejne dywizje. Udało mi się zatrzymać Wehrmacht aktualnie w takim... O Jezus Maria. Dobrze, moi drodzy, to teraz się tak naprawdę zacznie chyba. Oj. Moi drodzy, zrobiło się to, o czym mówiłem. W 100%. Niemcy postanowili zamrozić u mnie front i ruszyć przez Belgię i Holandię i Luksemburg na Francję. I wiecie co? I oni mają bardzo duże, wręcz ogromne szanse na zdobycie Paryża. Większe mają szanse zdobyć Paryż niż Warszawę w tym momencie obecnie. Tutaj front jest zamrożony i sądzę, że działania się wzmogą dopiero po ofensywie na Francję. Moi drodzy, standardowo chcę was poprosić o lajka, jeżeli mnie nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Będzie mi bardzo miło, ciebie to nic nie kosztuje. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie, że powinniśmy zrobić. Ja też się oczywiście wstrzymam z nagrywaniem kolejnego odcinka i dopiero nagram go, moi drodzy, po przeczytaniu waszych komentarzy i opinii. Co sądzicie, że powinniśmy zrobić? Czy jest sens przerzucać wojsko? Czy jest sens zostawić pustą granicę z Sowietem i przerzucić te brygady obrony narodowej na jakąś linię frontu, żeby więcej wojska tutaj skupić w rejonach, moi drodzy, Wrocławia i tak dalej, i żeby ruszyć takim thrustem z Katowic, żeby starać się to przebić? No teraz, moi drodzy,
trwa ofensywa Niemiec na Francję. Więc sami widzicie, jak to wygląda. Jeżeli ja nie ruszę albo czegokolwiek nie zrobię, to Francuzi upadną, a wtedy będziemy tylko my i Niemcy. I parunastomilionowa Armia Czerwona, która się właśnie werbuje. Więc nieciekawie to wygląda dla Polski. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. A wy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Gears of Iron 4, to serdecznie polecam wam sprawdzić te materiały. No po prostu wybierz sobie jeden, który cię interesuje i kliknij, i mam nadzieję, że się tam słyszymy, tak?